KS Katowice pokonał Rok Rybnik 2-1. Najpierw o komentarz poproszę trenera gości, pana Ryszarda Wieczorka. Gratuluję trenerowi 3 punktów. Dzisiaj można powiedzieć, że był to prawdziwy mecz dla Rybnika, dla Rowu, dla zespołu, który jest na dorobku. I tak początek wiedzieliśmy, że taki będzie scenariusz, przeciwnik dosyć agresywnie. I tam były momenty, że nie potrafiliśmy sobie z tym poradzić. Natomiast około 20 minuty zaczęliśmy grać to, co potrafimy, na co nas stać. Myślę, że w przekroju całego meczu mieliśmy dobrą piłkę. Oczywiście dobra piłka to nie znaczy skuteczna. Nie mówimy tylko o skuteczności w grze ofensywnej, ale również defensywnej. Bramka Przemka na 2, zaraz po przerwie. Kiedyś rzuty wolne wykonywałem. Nie było tak łatwo. Ktoś nie skoczył w murze. Bramkarz, myślę, troszkę się drzemnął, bo strzał był tak lekki, że można było nogą powiedzieć. No ale trudno. Na pewno pokazaliśmy kawałek dobrej piłki. Jako Beniaminek nie mamy punktów, ale musimy szukać punktów w następnych meczach. Gra, zaangażowanie, pomysł, umiejętności. Myślę, że pozwalają nam optymistycznie patrzeć w przyszłość. Mam nadzieję, że mimo tego złego kalendarza w następnych meczach to my będziemy punktować i mieli trochę więcej fartu czy szczęścia w takich sytuacjach właśnie decydujących o wyniku meczu. Rzut wolny i decydujący moment. Bo gdyby jeszcze troszkę później, to myślę, że Giksa musiałaby się trochę otworzyć, chcąc wygrać, a wtedy tak jak przy pierwszej dla nas bramce byłoby trochę więcej miejsca do grania i moglibyśmy coś więcej wygrać, ale stało się. Jeszcze raz gratuluję trenerowi. Życzę powodzenia w następnym meczu. Dziękuję bardzo. Ten BTS-u wchodzi już Moskwa. Ja powiem tak, że dziękuję za gratulacje, ale myślę, że tu należą się przede wszystkim drużynie moich chłopaków, którzy rzeczywiście do końca grali i zostawili kawał zdrowia. Natomiast na pewno zgadzam się z trenerem Wieczorkiem co do tego, że to był mecz. Myślę, że gdzieś tam ta atmosfera i same wydarzenia na boisku mogły gdzieś tam wzbudzać jakieś tą większą adrenalinę wśród kibiców. Cieszą nas 3 punkty na pewno. Myślę, że ten mecz zaczął się dla nas dobrze. Później, kiedy wydawało się, że to my mamy sytuację bramkową, dostaliśmy bramkę i całe szczęście, że zaraz po przerwie udało się strzelić na 2-1. Było trudno. Zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że będzie ciężko, nie będzie łatwy mecz. Mieliśmy sytuację, gdzie wychodząc z kontry można było pokusić się o 3. bramkę i może byłoby spokojniej. Ja myślę, że cały czas jakby dużo pracy przed nami, ale te punkty są dla nas dzisiaj bezcenne. Dzięki bardzo, zachęcam do zadawania pytań. Waszy Błaszczyński, przegląd sportowy. Mam pytanie do pana o zdrowie Dudy. Czy to jest jakaś, już ma pan jakieś pierwsze informacje? To jest coś bardzo poważnego, czy... Czekamy. Został uderzony łokciem gdzieś w krtani i miał kłopoty z oddychaniem. Przy większym wysiłku to się nasilało i dlatego decyzja jakby o zmianie. Mam pytanie do trenera Moskala. Trenerze, to jest pierwszy mecz z tych 3, które w ciągu tygodnia GKS rozegra. Czy pan widzi jakąś poprawę w grze zespołu? Bo no, mnie się osobiście wydaje, że to był troszeczkę lepszy mecz niż ten z Miedzią Legnica wygrany. Tutaj nie mówię o tych przegranych spotkaniach. Czy to jest ten moment, w którym możemy już myśleć, że troszeczkę ta forma i morale pójdzie w górę? Ja myślę, że przede wszystkim, tak jak powiedziałem, te 3 punkty są dla nas bardzo ważne. Myślę, że samo tempo i przebieg tego spotkania rzeczywiście może były lepsze. Natomiast tutaj ciężko się w tej kwestii wypowiadać. Nie pracuję aż tak długo tutaj, żeby już nagle mówić, że my mamy jakieś wielkie postępy. Myślę, że mamy wiele do poprawienia jeszcze w swojej grze, ale tak jak mówię, każde zwycięstwo, nawet to przed tygodniem ze Śląskiem, myślę, że buduje jakby to morale drużyny i większą wiarę. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? W takim razie na zakończenie chciałbym tylko dodać. O bramkarza, oczywiście do Zoliński.
no, zagrał także realnie będzie grany pod zabiegiem Łukasza, który miał jednak przed poprzednim meczem pewne miejsce? No, ja myślę, że każdy zawodnik, który jest w kadrze, jest poważnie brany pod uwagę przy ustalaniu składu, także zobaczymy, mamy jutro dzień wolny i dwa dni treningowe przed meczem z Arką, co się wydarzy. Tutaj, tak jak powiedziałem, najważniejsze jest dobro drużyny, a nie jakiegoś zawodnika. To się tylko liczy, aby grali ci, którzy według mojej oceny zapewnią nam taką grę i wyniki, jakie sobie gdzieś tam życzymy. Jeśli nie ma dalszych pytań na zakończenie, chciałbym tylko dodać, że dzisiejsze spotkanie oglądało 5200 osób. Dziękuję bardzo.